Chodź. A papa? Mocno się trzymasz? Nie. No ja patrzę. Trzymasz się? Dobra. Trzymasz się mocno? No, puszczamy. Jezu, długa. Ja! Ale to jest ekstra! Idziemy na górę. Dasz! To czekaj! Mama biegnie! Dziękuję! Jedziemy. O, kopali tutaj. Nowe deski dali. Jakie? No nie były te deski, inne były. O, niższa była. Tak? No. No widzisz, to gdzie jest kopara? Jest kopara tam. Tam? Wybudowali ci przepraszam, przepraszam, ja bym to lepiej skręcił. Tutaj jest jakaś fuszera trochę. My wróciliśmy do hotelu i teraz timing. A pa. Na co ma Miki ochotę? Proszę bardzo. Tak, Oli przysunę. Daj rączkę, jeszcze umyjemy rączkę, dobra? Przed jedzonkiem. Nie lub, bo tak się przewrócisz do tyłu. No, am będziesz robił. Idziemy nad morze. Stwierdziliśmy, że zostajemy jeszcze jeden dzień dłużej, bo dzisiaj ma być taka niepewna pogoda, a jutro ma być pięknie. A w następnego dnia już ma padać, więc zostaniemy ten jeszcze jeden dzień dłużej. Już jesteśmy po pysznym śniadanku. Naleśniki były przepyszne. Wszyscy żeśmy wtrężolili dużo naleśników. Martusia tam dopija kawę ze śniadania. O, jest mega ciepło. Jest ciepło jak, nie wiem, gdzieś za granicą. To się nie zdarza nad naszym polskim morzem, żeby było aż... Nie wiem, jest chyba 9 rano, a jest chyba z 25 stopni. Wow. Żona mi przebiegła. Idziemy na basen, idziemy na basen, idziemy na basen, idziemy na basen. Tutaj, tak. Dotarliśmy na basen i najlepszy cały basen dla nas, ale się cieszę, bo liczyłam trochę na to. Wiecie, że na spokojnie można sobie tutaj coś nagrać. Także mega fajnie, Miki już w swoim żywiole. Idziemy do Brodzika, bo tutaj o tyle spoko, że na basenie w Łodzi jak byliśmy, to nie było nic dla małych dzieci i po prostu z Mikołajem była katastrofa. A tutaj mamy taki specjalny Brodzik na maluchów i jeszcze są zabawki, także mega, ale nasz okręt. Basenu. I się zgubiliśmy w hotelu. No ja nacisnę. I Martusia zapomniała jak wrócić. Nie jak wrócić. Całe szczęście idę ma za tutaj tobą, Krzysia. Bo mam Mikołaja. Ja, ty ze mną dojdziesz do tego. Przepraszam bardzo, od razu z basenu możemy iść prosto do... To są te nowe rzęsy? Tak. Nie wiem po co myśmy w tą winę weszli. Ja też nie wiem. Jak wrażenia po basenie? Super, posiedziałabym tam dłużej, popływałabym sobie dłużej, ale ten Marek miał inne plany. Bo Mikołaj w ogóle ma teraz taką akcję, że on chce iść do basenu, w którym go totalnie kryje i on by się chciał rzucić tak w tą wodę, ale my mamy być daleko. Nie mamy go ani asekurować, ani dotykać. Co jest, no, zawałorodne po prostu.
I nie wiem, może trzeba było iść z nim na jakieś lekcje pływania, skoro on tak bardzo chce sam. No nie wiem. Nie zostawiłabyś go pod opieką jakiegoś obcego człowieka na basenie? Ze mną by się uczył pływać, tak? No razem byśmy się uczyli. Tam! Zrobisz pik-pik? Pokażemy wam, jak Mikołaj pik-pik robi ten pokoju. Właśnie, chyba Mikołaj otwiera pokój. To dla pana? Proszę otworzyć pokój. No, pipi. Tutaj, Miki. A który pokój jest nasz? Ten jest nasz. Już mamy. Świetnie. Ma władzę. Tak? Mikoś ma władzę? Utrzymujemy w miarę fajną czystość pokoju. Co fajne, tutaj się to nawet da. Nie no, tutaj się to bardzo da, tylko teraz się przebieraliśmy na basen. Tak, ale nie, no jest okej. Okay. Walizki schowaliśmy, wyłożyłam chyba pierwszy raz, jak jesteśmy gdziekolwiek, to ja wyłożyłam wszystkie rzeczy do szafy, bo zazwyczaj jesteśmy na walizce. Wyłożenie dużo daje, jest fajnie. Dużo daje, bo no. Raz, że szybciej znajdujesz rzeczy. Tak, robimy mlemle. Chodź, idziemy po pampurka, tak? Hejo! 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 O ty! Co za dwa razy? A kukuk! Żyrosa siadła. No bo czas już iść spać. Tata chce iść już do domku. Wszyscy już śpią. Tata ma dość. Wszystkie bobo w tym hotelu śpią. Hejo, zobaczcie co tutaj mamy. O! Wynajęliśmy rowery. Pierwszy raz, słuchajcie, jesteśmy na rowerach. Mikołaj, no to wiadomo, że pierwszy raz. No. A my pierwszy raz razem, odkąd się znamy. Tak, jeszcze nie widziałem, jak Marta jedzie na rowerze. Pierwszy raz widzę. Jego też nie widziałam. I od jakichś 15 lat pierwszy raz usiadłam na rower. Co jest niesamowite, to jest zawsze tak mówione, że nie zapomina się jak jazdy na rowerze. I tak. To jest fenomen po prostu mózgu ludzkiego, że wsiądzie i się nie przewróci. No, mamy tutaj Mikiego, popatrzcie jak sobie wygodnie siedzi. Super są tutaj zabezpieczenia na nóżki, nie w każdym takie były szerokie. No, bo czasami były takie zapięcia, tak. Ale to jest fajniejsze. To jest fajne, że tutaj jest to dosyć szerokie. Mikołajowi jest wygodnie. Trochę tak. Jest śpiący. Nawet bardzo bym powiedziała. Czekam aż odda mi, jemu się zamykają oczka. Dasz mi butelkę i pójdziesz sobie spać? Nie, nie wiem jak on tak zaśnie. O, ja widziałam, że on nie ma zupełnie z tym problemu. Tak? Ani krzty. Może po foteliku w aucie przyzwyczajony, tak. Chociaż tam jest taka bardziej leżąca pozycja. No, także mamy pięknie. Fajnie, że w hotelu super, mieliśmy możliwość jakoś... wypożyczenia. To jest tak. Fajne, że nie musieliśmy nigdzie chodzić, tylko od razu w hotelu były te rowery. Była też opcja taka z taką gondolką, że możecie sobie z tyłu zapiąć i tak też jechać. Tylko, że to kosztowało dodatkowo do roweru, a uznaliśmy, że na razie spróbujemy w ogóle, czy Mikołajowi będzie się podobać na rowerach, bo to nie było pewne. Ale jest przyjemnie i o wiele szybciej gdziekolwiek można się dostać. Zwłaszcza, że tutaj nad morzem jest dużo ścieżek rowerowych. Jest to przewidziane pod to, żeby właśnie w taki sposób się przemieszczać. I jest to mega fajne. A Martusia coś tam grzebie z Mikim. To daj mi butelę i pójdziesz sobie... A, dobra. Mała to próbuje wszystko spakować. Jedziemy przed siebie. Prawdopodobnie dotrzemy do Mielna, bo na nogach mamy godzinę. Tutaj jakieś 20 minut skoczymy. Ale wydaje mi się, że jak widzę Mikołaja, to po prostu będziemy jechać, dopóki będzie spał. Zobaczymy, jak się mu będzie spać, bo to jest jego czas na drzemkę. A on bardziej idzie w tą stronę niż w tą stronę, więc musimy jechać pod górkę, kochanie. Żeby, wiesz, odchylić mu pozycję. Rowerowy debiut po lat 15.
trochę taki downhill, jak to się mówi. Marta powiedziała dróżki, ale w sumie na dobre nam wyszło, bo jest mega, mega. Jak ci, kotuś? Jestem kamerzystą, mam nadzieję, że cokolwiek będzie tutaj widać, ale dużej kamery nie wyjmuję. Ach, żeby ci głowy nie uciąć. Jest bardzo, bardzo idealnie. Fajnie, że jest taka droga, całe ciało. Tak. Ach, obrócę sobie. Ja też. Najważniejszy Mikołaj śpi. Więc ma drzemkę, prawie dojedziemy. Mamy małą przerwę. Mikołaj nam zasnął na rowerze, więc zdecydowaliśmy się zatrzymać, wypić sobie kawkę. Mieliśmy gdzie usiąść tutaj, bo na krzesłach było ciężko, żeby Mikołaj się wyspał. Jakaś miła pani odstąpiła nam miejsce pod tym. Także dzięki temu chyba już z jakieś pół godziny Mikołaj śpi, nie? Mhm. Będzie. Fajnie, bo się wyśpi, także super, bardzo miło. Tak się na miło zrobiło, że aż się trochę wzruszyłam. Bo to jest takie zawsze kochane, jak ktoś myśli też o innych. O, ktoś się obudził. Troszeczkę. Troszeczkę jeszcze nie. Nie, zaraz. O, cześć kochanie. Cześć. Idziemy na rower? Wyspałeś się troszkę? Ciacho! Ciacho! Ledwo się obudziłem, już ciacho. Proszę. Twarde. O, poszło. I dobre to ciacho? To co? Wypite i jedziemy od razu? Tak. Dotarliśmy do Mielna, do portu takiego. Tutaj jest przepyszna smażalnia ryb. Zresztą mówiliśmy wam we vlogach z poprzednich wakacji, jak byliśmy w Mielnie. Kupiliśmy magnes z Mielna, bo w tamtym roku nie kupiliśmy. Zaraz wam pokażę. Natomiast Mikołaj zobaczył pierwszy raz takie wielkie łodzie, nie? Więc jest wielkie wow. Ale jest wielka ta łódź, widzisz? I ona pływa po wodzie. No możesz dotknąć. Podejdź bliżej. Bliżej. No. Yeah. No możesz dotknąć, nie bój się. Mama ma dotknąć? Dobra, popatrz. Yeah. Teraz Miki. No dotknij. Już prawie. O ja. Jezu. Ziuziu jest? Taka ta łódź jest? Jest i magnes do kolekcji. Także zaliczone. Szkoda tylko, że nie możemy dostać magnesu z Mielenka. Jeszcze będziemy dzisiaj patrzeć, bo mamy ostatni dzień, więc mam nadzieję, że się uda. My wróciliśmy do pokoju, poszliśmy wszyscy na drzemkę, bo byliśmy coś zjeść i mamy dosłownie 18:30, ja nie pamiętam kiedy tak długo spaliśmy i właśnie zbieramy się na kolejną część tej naszej trasy dzisiaj, tylko teraz pojedziemy w drugą stronę, w kierunku Kołobrzegu. Tak. Kupiliśmy Mikołajowi taką kamizelkę do pływania. Zobaczymy, nie wiem czy nam się uda dzisiaj już iść na basen, a jutro już wyjeżdżamy, więc raczej bym na to nie liczyła. To suchy na basen to się przyda. Tak, dokładnie. Chcesz przymierzyć, Mikuś? Chcesz zobaczyć? Nie. Nie, na pewno? Zobacz.
No, to co, wkładasz rączkę? Jak chcesz włożyć rączkę, to tutaj się wkłada rączkę. Popatrz, tu się wkłada rączkę. Ja. I tutaj się wkłada rączkę drugą. Wow. I tutaj można zapiąć. Teraz nawet chłopaku będziesz mógł sam skoczyć do tego głębokiego basenu. I tutaj można zapiąć. I teraz będziesz robił bul, bul, bul. I teraz nie ma szans, nie utoniesz. Fajne? I chcę zobaczyć do lustra. Chcesz zobaczyć do lustra, jak wyglądasz? A, widzisz się w lustrze. Aha. Wow. Oj, uważaj. Kiedyś tego nie było. Kiedyś były pływaczki albo kółka, ale z kółka to boimy się, że się kopertnie w jedną albo w drugą stronę. Pływaczki zastanawialiśmy się i zobaczymy, czy na przykład nie będzie to też fajną opcją. Jakbyśmy już mu dołożyli pływaczki, to w ogóle. Jeszcze coś dzisiaj, dzisiaj widziałam takie, nawet dzisiaj nawet udostępniłam takie nagranie, jak laska testowała, ile trzeba mieć kapoków, żeby totalnie się nie zanurzyć, gdy wrzucasz. Jak zobaczysz sobie na moje story, to właśnie stwierdziłam, że to jest mega śmieszne. I akurat kupiliśmy Mikołajowi kapok. Kamizelka. Pięknie! Co to jest? Kamizelka? Tak? O, tak będziesz pływał. Oki. To co? Przebieramy się. Daj, rozepnę cię, bo teraz idziemy na rowerek. Na rowerku tego nie potrzebujesz, bo na rowerku nie ma wody. Także my się zbieramy. Ja już się ubrałam. Ubieramy Mikołaja, przebieramy i lecimy. Ale dupa to mnie tak boli, bo muszę to powiedzieć. Boli mnie, moje kości miednicy są poobijane. Nie mogę siedzieć, więc na rowerze będę stała. Mikołaj potrafi po niemiecku. Przywitać się. Halo. Hejo, tak, pięknie, brawo. Hejo, chodź. Kółka. Kółka. Chodź, wsiadaj. No, bo jedziemy rowerkiem. Ty tak lubisz jeździć rowerkiem, że tata się nie dziwił. Wiesz, że teraz tak bardzo lubisz rowerek. Tak? Tak. Gotowy? Szczęśliwy. Ja wsiadam na moje Porsche i jedziemy. Zobaczcie, do jakiego miejsca dojechaliśmy. To jest absolutny plus. Rowerów, patrzcie jaki klif. Pewnie tego nie widać, jak tam jest wysoko. Może tutaj będzie widać lepiej. A jaka puściutka plaża, ekstra. Tak. No bo to jest tak daleko. Tak. Żeby się tutaj dostać, to trzeba trochę przejechać od jednego miasta i do drugiego miasta. No, no tak, teraz aktualnie znajdujemy się w Sarbinowie. Dojechaliśmy. Także dzisiaj to jest trzecie miasto, ale z racji, że tutaj nie byliśmy, no magnesu nie będę kupować, bo to nie chodzi o to, żeby przejechać całą Polskę i w każdym mieście się zatrzymać, żeby magnes kupić. Muszą być wspomnienia, chociaż to już się klasyfikuje, ewidentnie. Mam straszną ochotę na gofra, jakieś coś zimnego, jakąś mrożoną herbatę w barze na plaży, ale nie wiem, czy coś takiego znajdziemy, bo jak okiem sięgnąć, nic żywego ducha. Także my, taka ze skrajności w skrajność, bo kochamy głuszę totalną, a jednocześnie chciałabym bar na plaży, nie? Mamy 43 minuty do tamtego miejsca, nie wiem, czy my damy radę. Nie damy rady. Więc zatrzymamy się gdzieś po drodze wcześniej, bo są gąski wcześniej i pleśna. Thank you.
kocham zdjęcia.